Procedura adopcyjna w Polsce trwa średnio dwa lata. Osób chętnych adoptować dziecko jest więcej niż dzieci, które mają na tyle uregulowaną sytuację prawną, by móc trafić do nowej rodziny. Według osób starających się o adopcję, główną barierą procedury jest mała liczba dzieci o uregulowanej sytuacji prawnej. Zdaniem kandydatów na rodziców, regulowanie stanu prawnego dzieci trwa zbyt długo. Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu nikt zauważa, że wina nie zawsze... A często wcale nie leży po stronie sądów. Sprawy opiekuńcze są tam rozpatrywane dość sprawnie. Połowa w ciągu trzech, a ponad 80% spraw w sądzie jest rozpatrywana w ciągu sześciu miesięcy. Sedno problemu leży w tym, że dzieci z nieuregulowaną sytuacją prawną zbyt długo przebywają w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Prawdziwą drogę przez mękę generuje potencjalnym rodzicom brak jednolitych w całym kraju wymogów i kryteriów stosowanych. Podczas Wciąż nie ma jednolitych kryteriów stosowanych podczas adopcji. Chodzi zarówno o środki adopcyjne publiczne, jak i o niepubliczne. W zależności więc od ośrodka, w którym staramy się o adopcję, procedury mogą się różnić i to znacznie. Poszczególne ośrodki ustalają bowiem własne zasady, np. w kwestii dokumentacji wymaganej od kandydatów, uznawalności szkoleń czy kryteriów kwalifikacyjnych. W jednych ośrodkach wymaga się np. danych z wyroków rozwodowych, a w drugich opinii parafii lub świadectwa ślubu kościelnego. Kreatywność prowadzących ośrodki adopcyjne na tym się nie kończy. Jedni za istotny i kluczowy uznają wiek potencjalnych rodziców. Inni długość stażu małżeńskiego. Brak ogólnopolskich kryteriów sprawia też, że niektóre ośrodki wymagają więcej dokumentów niż wynikałoby to z przepisów, np. zaświadczeń lekarskich dotyczących przyczyn bezdzietności. W opinii Najwyższej Izby Kontroli działaniom ośrodków adopcyjnych często brakuje przejrzystości. Chociaż pracownicy ośrodków mają w rękach ogromne kompetencje podczas całej procedury adopcyjnej. To nie istnieją mechanizmy ograniczające dowolność i uznaniowość. W podejmowaniu decyzji przez urzędników. Brakuje także dostępu do informacji, nawet tych podstawowych. Kandydaci na rodziców często nie wiedzą, na przykład, ile osób oczekuje na adopcję, ile w danym momencie dzieci zgłoszono, ani nawet ile adopcji ośrodek już przeprowadził. Dużym utrudnieniem jest brak jednolitego systemu informacji o adopcji. Dane dotyczące adopcji są obecnie wprowadzane do różnych, odrębnych rejestrów. Indywidualnie prowadzonych w poszczególnych ośrodkach może to powodować dezorientację wśród przyszłych rodziców lub też umożliwiać rozpoczynanie procedur adopcyjnych w kilku ośrodkach równocześnie. Dlatego w ocenie NIK Potrzebne są przejrzyste standardy pracy, które zapewnią jednolite podejście do procedur adopcyjnych. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, działania powiatów zmierzające do wychodzenia dzieci z pieczy zastępczej są więcej niż niedostateczne. Niewystarczające działania powiatów dotyczące wychodzenia dzieci z pieczy zastępczej. W 2016 roku opuściło ją tylko 22% dzieci, z czego największa grupa, blisko jedna trzecia, nie dlatego, że znalazły nowych rodziców, ale z powodu osiągnięcia pełnoletności. Z obszernym, pełnym raportem na temat ułomnego procesu adopcji można zapoznać się na stronie NIGOW.PL.